Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Tak apostoł Paweł pisał do swojego ucznia, to jest pierwszy list do Tymoteusza, 4:8. Zobaczcie, że nie ma tu przeciwstawienia ćwiczeniu się duchowemu, rozwojowi duchowemu, uczeniu się pewnych rzeczy, jeśli chodzi o służbę chrześcijańską, tym ćwiczeniom fizycznym, że ćwiczenia fizyczne to B, złe i nie należy ich robić, a tylko trzeba się rozwijać w tych duchowych obszarach. Nie, tu jest pokazane, że ćwiczenia fizyczne przynoszą pożytek, ale niewielki, nie? No bo doczesny na nasze życie tu ileś tam lat. Oczywiście one mogą troszkę przedłużyć nasze życie, mogą sprawić, że ono będzie trochę lżejsze, nie? Bo tam nie będziemy tam jakoś kuśtykać czy pogięci być na starsze lata. Także to jest ważna rzecz, ale jeszcze ważniejsza jest, żeby ćwiczyć się duchowo. No i teraz, czy ty ćwiczysz się duchowo? Ćwiczysz to znaczy, że powtarzasz jakieś czynności. Nie? Co to może być? No, oczywiście studiowanie Biblii, ale też ewangelizacja, rozmowa z innymi. Czy rzeczywiście jesteś stale gotowy? Pamiętasz, jak taka piosenka o Krakowiaczek jeden chciał wyciągnąć szablę? No, ale tam szabla zardzewiała i tyle jego wojny. Tak samo jest z nami. Jeśli nie ćwiczymy, nie powtarzamy w sferze duchowej, to nasze zdolności, tak jak i do ćwiczeń fizycznych, tak jak i do jakichś osiągnięć służby duchowej, maleją. Trzeba to powtarzać. Stąd zachęcam do naprawdę ćwiczeń duchowych.